Mam dla Państwa dwie rzeczy przygotowane i obydwie związane z zagranicą. To może zrobimy eksperyment. Ja uruchomię urządzenie typu telefon i spróbuję się na żywo połączyć z Tomaszem Grzywaczewskim. Za czymś nam to się uda. Czy Tomasz Grzywaczewski, amerykanista, będzie zaskoczony, czy nie będzie? Jesteśmy na żywo na antenie. Dzień dobry. Tomasz Grzywaczewski, amerykanista. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. O, nie jest zaskoczony, to jest dobry dziennikarz, gotowy na wszystko. Impeachment. Okazało się, że impeachmentu nie będzie. Wczoraj, późnym wieczorem czasu polskiego, senatorowie imiennie głosując, wynikiem, o ile dobrze pamiętam, 52 do 48 w jednym zarzucie i 53 do 47 co do drugiego artykułu impeachmentu, powiedzieli nie. Powiedzieli, Donald Trump jest niewinny. Jakie są polityczne konsekwencje tego wydarzenia w Senacie? Przede wszystkim no to głosowanie ostatecznie kończy całą procedurę impeachmentu. Zgodnie zresztą z przewidywaniami i oczekiwaniami, tutaj żadnego zaskoczenia nie ma. Procedura jest skończona. Prezydent Trump jest niewinny. Pewnego rodzaju jedynym może wyłomem na tym obrazku jest senator Mitt Romney, który jest senatorem z ramienia Partii Republikańskiej, a który mimo wszystko zagłosował za impeachmentem Trumpa. To pierwszy taki przypadek w historii Stanów Zjednoczonych, żeby senator z danej partii zagłosował przeciwko swojemu własnemu prezydentowi. Także to rzeczywiście było takie zagranie porównań, powiedzmy, rejtanowskie. A właśnie, to jeszcze zostajemy na chwilę przy micie Romneyu. To był były kandydat, jak dobrze pamiętam, republikanów na urząd prezydenta, a w każdym razie, w których sprawie wyborów był bardzo poważnie rozważany. To jest jakaś prywatna gra, czy to jest czyste uniesienie serca albo intelektu? Demokraci go przekonali, czy to jest jakaś forma gra politycznej? A myślę, że to trudno oceniać. Dzisiaj prezydent, syn prezydenta Trumpa zatwitował, że decyzja senatora Romneya była podyktowana prywatną wendettą i resentymentem, zazdrością wobec Trumpa, że to Trump jest prezydentem, a nie Mitt Romney. Z kolei senator twierdzi, no, że tak dyktowały jego wewnętrzne przekonania moralne, że jego zdaniem doszło do nadużycia władzy ze strony urzędującego prezydenta. Jak było w rzeczywistości, w tym momencie myślę trudno rozsądzać. Niewątpliwie senator znajdzie się w tym momencie na celowniku zwolenników prezydenta Trumpa w Partii Republikańskiej. No a co pokazują wyniki głosowania, ale też przygotowania do wyborów prezydenckich, no w tym momencie Partia Republikańska jest wokół prezydenta Trumpa zjednoczona. I tutaj myślę, że nie należy spodziewać się obecnie żadnych działań, nazwijmy to, separatystycznych ze strony republikańskich polityków. Bo jeszcze kilkanaście tygodni temu mówiono, że być może jakieś prawybory także się odbędą w partii republikańskiej, nie tylko u demokratów, że być może Donald Trump nie będzie od razu z marszu naturalnym kandydatem republikanów na prezydenta. Nie, to znaczy, taka możliwość cały czas jest otwarta, natomiast wydaje się, że chyba jednak nie zostanie ona zrealizowana i republikanie jednoznacznie poprą urzędującego prezydenta w nadchodzącym wyścigu prezydenckim. To niewątpliwie jest sukces prezydenta Trumpa, który pomimo tego, że miał bardzo wielu przeciwników w łonie partii republikańskiej, jest również dla republikanów postacią bardzo kontrowersyjną, to mimo wszystko partię wokół siebie zjednoczył i chyba to też republikanie starają się przedstawiać jako swoją siłę w opozycji do demokratów, którzy są bardzo podzieleni i których wyścig o nominację prezydencką jest taki bardzo chaotyczny, niepewny. Wydaje się, że w tym momencie Partia Republikańska jest pozbawiona takiego wyrazistego lidera, który byłby w stanie ten kampanijny wózek, mówiąc bardzo kolokwialnie, pociągnąć. A zatem tutaj republikanie mogą grać no właśnie tą kartą, że oni są zjednoczeni, że Trump jest ich liderem, postacią wyrazistą. Oni wiedzą, kogo proponują Amerykanom, w przeciwieństwie do demokratów, którzy tutaj wahają się od bardziej socjalistycznego Billiego Sandersa po multimiliardera Bloomberga i że są tacy rozczłonkowani, podzieleni, no a tymczasem republikanie mogą się jawić jako
pewien monolit. A to jeszcze skoro przy demokratach. Potwierdzają wyniki głosowania. To tak. Jeszcze przy demokratach będąc, bo sam jestem ciekawy, zgubiłem gdzieś z radaru mojego śledzenia świata sprawę prawyborów, pierwszych prawyborów demokratycznych w stanie Iowa. Tam są już te wyniki oficjalne, wiadomo kto ilu elektorów zdobył, czy jeszcze nie. Wokół tych wyborów jest w ogóle duży problem, ponieważ demokraci zdecydowali się na wprowadzenie elektronicznego systemu głosowania przy pomocy aplikacji mobilnej, z którą jest mnóstwo problemów. To demokratom jest również wytykane, że te głosy są ciągle liczone. W tym momencie mają bodajże 97% głosów policzonych, ale z poważnym opóźnieniem. Pojawiały się informacje, że te wyniki spływały w sposób niekompletny. Co więcej, że ten system, który miał liczyć elektroniczny, się mylił. W związku z tym nie wiadomo w zasadzie, czy aby na pewno ludzie zagłosowali na tych kandydatów, na których chcieli zagłosować. Także mamy tutaj taki chaos, powiedziałbym, technologiczny. Natomiast on jeszcze pogłębia to wrażenie generalnego chaosu w partii demokratycznej. Jak mówię, w tym momencie mamy 97% głosów i tutaj właściwie... A czy skoro są takie... Web, też mówiąc kolokwialnie. Idzie Bernie idzie Sanders. Bernie Sanders kandydat Buttigieg. Przepraszam, z tego nazwiska jest bardzo trudno wymówić. To jest kandydat dosyć nowy, który może wygrać w tych prawyborach w Iowa, natomiast on nie wydaje się kandydatem, który może uzyskać nominację. Kiedyś tak mówiono o Baracku Obamie, że to młody, że to gwiazda, człowiek znikąd, jak się pojawił i odnosił pierwsze sukcesy w prawyborach, kiedy po raz pierwszy raz startował na prezydenta, potem uzyskał nominację demokratów i potem wygrał dwie kadencje. Jak najbardziej Barack Obama urząd sprawował. Może to będzie podobny przypadek. Tak, panie redaktorze, to jest bardzo trafne porównanie. Mamy w tym momencie dosyć zaskakującą gwiazdę. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Na pewno w tych wyborach rozczarowujący jest wynik Joe Bidena, który jest wskazywany jako ten najmocniejszy z kandydatów, od którego syna rozpoczęła się cała awantura wokół impeachmentu. On w tych prawyborach w tym momencie zajmuje czwarte miejsce, gdzie się chyba nie zmieni. Także dla niego jest to na pewno spora porażka. Być może ten nowy kandydat, Buttigieg z Rhode Island, okaże się czarnym koniem tych wyścigów. On stara się przedstawiać jako to skrzydło takie umiarkowane partii republikańskiej, człowiek, który ma pogodzić różne frakcje, jakie są w łonie zarówno samej partii, jak i pośród elektoratu demokratycznego. Także zobaczymy, jak pan redaktor zauważył. Demokracja to zawsze jest w pewnym sensie wielka niewiadoma. Łaska wyborców na bardzo pstrym koniu jeździ. Także zobaczymy. W ogóle on w mediach amerykańskich był jakkolwiek szerzej znany przed tym dość zaskakującym triumfem, prawdopodobnym triumfem w pierwszych prawyborach w stanie Iowa? Co ciekawe, właśnie nie. On właściwie był nieobecny w tym wyścigu, o nim się w ogóle nie mówiło. Tutaj padało oczywiście Joe Biden, Bernie Sanders, Mike Bloomberg, pani senator Elizabeth Warren. To były osoby, które pojawiały się w mediach i walczyły w tym wyścigu. No tymczasem nagle tutaj pojawia się osoba, nie mówię, że nieznana, bo to jest oczywiście polityk o określonym dorobku, natomiast człowiek, który wcześniej nie brał udziału w tym wyścigu. Zobaczymy, być może on będzie w stanie gdzieś pogodzić ten elektorat demokratów, który rzeczywiście wydaje się mocno rozproszony. To jeszcze jedno pytanie o tych demokratów, bo musimy trochę przyspieszać. Panie redaktorze, kwestia związana z uznaniem tych wyborów, bo Bernie Sanders już jakiś czas temu ogłosił własne wyniki tych wyborów, czy polegając na własnych raportach i sprawozdaniach, gdzie jego zdaniem wygrał te prawybory. Czy jest taka sytuacja możliwa, że nagle dojdzie do jakiegoś rozłamu w partii demokratycznej w tych prawyborach, które mają wyłonić kandydata na prezydenta USA i Bernie Sanders ogłosi, że to są fałszywe prawybory, nieuczciwe i on startuje tak czy siak bez poparcie, czy z poparciem partii demokratycznej? Tak, takie głosy się pojawiły. One wynikały między innymi właśnie z problemów z tym systemem elektronicznym liczenia głosów, o którym wspominałem, który po prostu się nie sprawdził.
taka opcja jest na stole, natomiast wydaje się, że chyba to byłby mocny strzał do własnej bramki. Już w tym momencie demokraci są bardzo podzieleni. Dodatkowa tutaj secesja Berniego Sandersa chyba tylko te podziały by pogłębiła. Także no to mogło być takie mocne zagranie pod samego oczywiście Sandersa, natomiast ono chyba byłoby katastrofalne dla pozycji demokratów. Nie wiem, czy Sanders byłby skłonny takie ryzyko podjąć. To już wydaje ostatnie... mi się, że chyba nie, ale... Ostatnie pytanie, przejdźmy do Republikanów, przejdźmy do Donalda Trumpa. Wiele osób mówiło, że głosowanie w Senacie, o ile ono pójdzie po myśli prezydenta, a tak się właśnie stało, to będzie w zasadzie kolejna cegiełka, być może wieńcząca drogę Donalda Trumpa do reelekcji, że po tym zwycięstwie, po tej próbie impeachmentu tylko umocnił się w oczach swojego elektoratu i w zasadzie ma już z górki w tym wyścigu. Moja osobista ocena jest taka, że tak się stało. To znaczy rzeczywiście, że pozycja Trumpa się umocniła. On obronił siebie jako prezydent, obronił swoją opowieść o tym, czym był impeachment, czyli jego zdaniem pewnego rodzaju chucpowi i przede wszystkim zjednoczył wobec siebie republikanów. Mamy to votum separatum ze strony Mitta Romneya, ale to jest, powiedziałbym, trochę takie wołanie na puszczy. Poza nim republikanie są zjednoczeni wokół Trumpa i to może być jego wielka siła i przewaga w nadchodzących wyborach. W przeciwieństwie właśnie demokratów, którzy w tym momencie wydają się rozczłonkowani i trochę pokubieni w tym, co właściwie i kogo właściwie chcą swoim wyborcom i szerzej wszystkim Amerykanom zaproponować. Pan redaktor jeszcze przybywa w Stanach, czy już w innym miejscu na świecie? Ja jeszcze w Stanach, w Nowym Jorku. Tutaj oczywiście panuje generalne rozczarowanie wynikiem głosowania w Senacie. Nowy Jork jest miastem zdecydowanie bliższym demokratom, więc rozczarowanie ogromne. Pojawiają się również głosy, że w zasadzie to już mamy koniec demokracji w Stanach Zjednoczonych, że teraz Trump może stać się przywódcą autorytarnym. No, to pokazuje tylko rozgoryczenie po stronie przeciwników prezydenta Trumpa, a jednocześnie obok tych głosów słychać, że no tak, czyli że Trump może być przywódcą autorytarnym, a z kolei kogo my mamy po naszej stronie, no właśnie, kogo my mamy. Tutaj zaczynają się długie dyskusje, dlaczego w zasadzie żaden z kandydatów na prezydenta nam nie odpowiada. A zatem siła Trumpa jest również, wynika z słabości po prostu demokratów. Śnieg jest w Nowym Jorku? Nie, śniegu nie ma, pochmurno, dzisiaj mży, ale mam nadzieję, że będzie przynajmniej jutro może słonecznie, bo tutaj pogoda się szybko zmienia. Na razie taka raczej jesienna ta zima. No to Nowy Jork jak w Warszawie, jak w Nowym Jorku. Po co wyjeżdżać, skoro pogoda jest taka sama. Tomasz Grzywaczewski, amerykanista, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo. Pięknie, dziękuję i jeszcze dobrego popołudnia. A panu miłego dnia, bo to zdaje się dopiero początek i cały długi dzień przed panem. A my w ten popołudnie umilimy sobie słuchając piosenki Stinga.